W dzisiejszym filmie przepis na dość proste spaghetti. Zapraszam do oglądania. Na patelnię wlewamy odrobinę oleju. Wrzucamy mięso mielone. Do smaku dodajemy sól i pieprz. Możemy to wymieszać. Pokroimy sobie teraz szybko marchewkę i cebulę w kostkę. Marchewki będziemy potrzebowali tylko połowę, a cebulę całą. Kosteczka powinna być mała. Najpierw sobie kroimy na takie paseczki i w kosteczka. Cebulę tak samo. Najpierw nacinamy, nie do samego końca. I w kostkę. Dorzucamy to do mięsa. Zamieszajmy. Trzymamy to na ogniu jeszcze do momentu, aż mięso nam się ładnie usmaży, a cebula nam zmięknie. Marchewka nie musi być bardzo miękka, bo i tak będziemy dolewać tutaj puszkę pomidorów i później będziemy to jeszcze dusili. I wtedy marchewka sobie na spokojnie dojdzie. Od czasu do czasu tym można zamieszać. W międzyczasie zagotowała nam się tutaj woda na makaron. Więc do gotującej się wody wrzucamy makaron i gotujemy tyle, ile mamy podane na opakowaniu. Gdy nam się to już fajnie podsmaży, to wlewamy jedną puszkę pulpy pomidorowej. Mieszamy. Dolewamy przecier pomidorowy. Gdyby było za mało, to sobie dolejcie więcej. Jako ostatni składnik garść bazylii. Przed dodaniem warto ją sobie rozgnieść w dłoniach. Wydobędzie nam ona wtedy więcej aromatu. Mieszamy. I powoli to sobie dusimy pod przykryciem, do momentu, aż marchewka zrobi nam się miękka. I pamiętajcie, żeby od czasu do czasu tym zamieszać. I gdy marchewka nam już namiękła, to możemy to przekładać na talerz. I na sam koniec na ciepłe mięso posypujemy serem grana padano. A w tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i smacznego!